Czas na żużlowe emocje. RBN Małopolska. To była już trzecia kolejka żużlowej Ekstraligi. Zespół Azotów Tauron Tarnów podejmował u siebie Dospel Częstochowe. Przypomnijmy, w pierwszej kolejce u siebie Azoty Tauron Tarnów pokonały wysoko rywali z Betardu Sparta Wrocław. Tydzień później na wyjeździe po zaciętej walce Jaskółki wywiozły z Zielonej Góry jeden punkt po remisie. Podejrzeliśmy żużlowców przed meczem z Dospelem Włókniarzem Częstochowa. Wielki optymizm przedmeczowy wykazywali sympatycy i miłośnicy tarnowskich jaskółek. 55-35. Czy tak wysoko wygramy? Oczywiście, jak Janowski wpadnie w końcu w dobrą formę, to na pewno coś dobrego się z tego uplecie. Myślisz, że wpadnie dzisiaj? Najwyższy czas, nie? Już dwa mecze miał, no to trzeba coś w końcu z tych motorach zmienić. No wygrają. Zdecydowanie? Pewnie. Do 32. Aż tak wysoko? Pewnie. Czemu nie? Wygrali to z Częstochową tym bardziej. W końcu jesteśmy liderem jak na razie. No to jak zawsze. Jak pojadą? Zapewne dobrze. Dlaczego tak sądzisz? Nie wiem, statystyki takie. Komu najbardziej kibicujesz? Któremu naszemu żużlowcowi? Janusz Kołodziej oczywiście. Z naszej wsi pochodzi. Pochodzi do mieszka tam, oczywiście. Z Pleśnej. Jesteśmy wszyscy. I za niego trzymacie kciuki? Oczywiście. A wy, chłopaki? Za Januszem Kołodziejem. Jak pojedziemy dzisiaj? Na pewno dobrze. Wygramy, nie? No oczywiście. A jak będziecie kibicować, to nie możecie nie pokazać? Bardzo dobrze. Pokazać. Będziemy krzyczeć, wrzeszczeć, dopingować całe siły. Pochodami do zadania w ogóle. Będziemy schowane w wuzele. To ja wam życzę udanej zabawy w takim razie. Dziękujemy. Nie zabrakło symboli tarnowskiego klubu, a więc biało-niebieskich barw. Także na twarzach. Może tata będzie cię oglądał na tarwisku. I klubowych gadżetów, do których kolejka w sklepie kibica była wyjątkowo długa. Wysoka wygrana to życzenie każdego tarnowskiego kibica, ale już w pierwszym biegu upadek zaliczył Kacper Gomulski, a Maciej Janowski musiał powalczyć sam. Przywiózł dwa punkty. Tarnowianie jednak już po kilku biegach wyszli na spore prowadzenie, choć zawodnicy Dospelu Włókniarza Częstochowa nie chcieli tanio sprzedać skóry. Przed biegami nominowanymi Azoty Tauron Tarnów prowadziły 10 punktami 44-34. Ostatecznie pokonali Częstochowian 50-40. Najwięcej punktów dla jaskółek przywiózł Leon Madsen. Julita Majewska, Tarwizja. Czas na żużlowe emocje. RBN Małopolska.